Powiedziała odnośnie nowych dotacji w programowaniu w perspektywie 2021-2027. Temat jest bardzo szeroki, ale ciekawy i warto, jeśli państwo prowadzicie firmę, no dobrze się do tego przygotować, bo teraz właśnie na to jest czas. To już Pani sobie już przedstawiła, ale jeszcze krótko o sobie. Nazywam się Paweł Koćwin, jestem wspólnikiem w, w firmie doradczej Argonawi i Kancelarii Prawnej Argonawi. Od ponad 15 lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji, obsługą prawną podmiotów, jak również wprowadzaniem firm do specjalnych stref ekonomicznych, obecnie do polskiej strefy inwestycji. Proszę tylko na czacie, jakby Państwo dali znać, czy, czy widać prezentację, czy wszystko ok, czy słychać dobrze. Ok, Pani Katarzyno, dziękuję. Pan Rafał też jest ok, no więc rozumiem, że, że wszystko działa. O czym chciałbym powiedzieć na dzisiejszym spotkaniu? No, chciałbym powiedzieć, w jakim punkcie, jeśli chodzi o odnośnie dotacji, się znajdujemy. O nowych, programach, o nowych programach Unii Europejskiej, no dla kogo ogólnie są dotacje, o najważniejszych programach w tej nowej perspektywie, ponieważ programów ogólnie jest bardzo, bardzo dużo, natomiast no nie wszystkie dotyczą stricte przedsiębiorców. Na co możemy liczyć, jakie dotacje w tym roku i no jak przygotować się do aplikowania, aby odnieść sukces, czyli po prostu uzyskać dofinansowanie. Gdzie teraz jesteśmy? No jesteśmy obecnie w nowej perspektywie 2.21-2.27, no co nie znaczy, że ta perspektywa stara 2.14-2.20 zakończyła się, ponieważ no de facto ona się zakończy w tym roku 2.23. Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, o czym później powiem, mamy nawet program jeszcze ze starej perspektywy. Troszkę krótko o historii, o hierarchii dokumentacji Unii Europejskiej, żeby wiedzieli, gdzie jesteśmy takie podstawowy dokument, wieloletnie ramy finansowe, umowa partnerstwa, programy operacyjne, szczegółowy opis priorytetów, dokumentacja konkursowa i wtedy możemy zaczynać. Jeśli chodzi o województwa i ogólnie o no głównie o województwa, to jesteśmy na etapie dopiero podpisania. Umowy partnerstwa z Komisją Europejską, jeśli chodzi na przykład o Województwo Świętokrzyskie. Więc widzimy, że jeszcze nie mamy szczegółowego opisu priorytetu i pozostałych dokumentacji. Jeśli chodzi o programy krajowe, to jesteśmy już troszkę dalej, ponieważ mamy ogłoszone już konkursy. Co nas czeka w tej nowe, nowej perspektywie? Główne cele, na jakie musimy zwrócić uwagę, to jest cel pierwszy, jeśli chodzi o politykę spójności. Czyli bardziej konkurencyjna, inteligentna Europa, cel drugi, bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa, oraz cel szósty, łagodzenie skutków transformacji w, w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Natomiast dla przedsiębiorców, no głównie pod uwagę, należy wziąć ten cel pierwszy, bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa. I tutaj, no głównie, właśnie dotacje związane będą z tym celem odnośnie, no, wsparcia przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych i działa działalności innowacyjnej firm z wykorzystaniem technologii w gospodarce. Tutaj chodzi przede wszystkim o poprawę konkurencyjności i pozycji fi polskich firm na rynku międzynarodowym. No i tutaj będą wspierane głównie etapy tworzenia innowacji w, przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwach i promowana będzie współpraca, Przedsiębiorstw, organizacji badawczych z sektorem publicznym, jak i z sektorem prywatnym, aby tutaj no, tworzyć nowe powiązania i nowe technologie, które Komisja Europejska, jak i również nasze państwo, tutaj głównie liczy na to, że powstaną wskutek tych nowych dotacji no, nowe technologie i innowacje. Jakie wielkości mamy w nowej perspektywie, jeśli chodzi o? do finansowania o kwoty no są to duże kwoty ponieważ w tej obecnej perspektywie została powiększona pula środków o nowy program nazywany już znany państwu pewnie i często słyszany w mediach, krajowy plan odbudowy to jest dodatkowe 30 prawie 6 miliardów euro Najważniejszy tutaj program polityka spójności to jest program który głównie odnosi się właśnie do wszystkich wszystkich dotacji i Działań, które będą skierowane do przedsiębiorców, 72 miliardy euro ponad i sprawiedliwa transformacja to jest 3,8 miliarda, ale to są programy dla pięciu województw, głównie dla obszarów górniczych. Największym beneficjentem tutaj jest województwo Śląskie, jeśli chodzi o ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Podział środków unijnych. Jeśli chodzi o programy regionalne, to jest też bardzo ważne, ponieważ każde województwo ma swój swoją pulę środków. I jak tutaj Państwo możecie zauważyć, świętokrzyskie województwo to jest ponad miliard euro, jeśli chodzi o programy regionalne. No w porównaniu na przykład ze Śląskiem, ale no Śląska akurat, czy województwo podkarpackie również, no ale Śląską jest największym beneficjentem, tutaj prawie 2,4 miliarda euro. Jeśli chodzi o programy krajowe, no to tutaj właśnie głównie mamy teraz program, który zastąpi ze starej perspektywy program inteligentny rozwój i on się będzie nazywał w skrócie na czerwono, to jest FENG, Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Dodatkowo to dotyczy państwa, dodatkowo jeśli chodzi o województwo Świętokrzyskie, no i ogólnie pięć województw na ścianie wschodniej. To jest program Polska Wschodnia, no i dodatkowo program Krajowy Plan Odbudowy. Bardzo ważną rzeczą jest również zwrócenie uwagi na poziomy wsparcia dla przedsiębiorców odnośnie poziomów dofinansowania. I tutaj obowiązuje nowa mapa pomocy publicznej odnośnie poziomu wsparcia. Jeżeli dofinansowania będą, z mapy pomocy publicznej, no to wtedy tutaj mamy województwo świętokrzyskie. Mamy 50% podstawową pomoc dla dużego przedsiębiorstwa. Tutaj dla średniego dodań, musimy sobie możemy dodać 10%, czyli 60% i mikro małe przedsiębiorstwo plus 20%, czyli łącznie z mapy pomocy, mikro małe może uzyskać. Do 70% dofinansowania. Mogą być jeszcze, Może być jeszcze wykorzystana no, inna pomoc w dotacji, jak na przykład pomoc de minimis. Wtedy te dofinansowania mogą być wyższe, nawet do 85%. Ale trzeba mieć na uwadze, że w tym programowaniu będzie no, głównie wykorzystywana pomoc publiczna odnośnie dotacji. Dotacje dla kogo są? No to no, zasadniczo głównym beneficjentem, no, fir fir firmom, które mogą skorzystać z pomocy, to są MMSP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W nowej perspektywie tutaj 2,21, 2,27 mamy też tutaj przez komisję wprowadzone nowe pojęcie, jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, tak zwane mid-caps i small mid-caps. Powiem za chwilkę. O co chodzi w tych pojęciach? No właśnie, to jest ważne, żeby ustalić, jacy jesteśmy duzi, jaki mamy status w związku z właśnie z mapą pomocy publicznej, o której mówiłem, ponieważ no ta, ta wielkość determinuje wysokość, wysokość pomocy odnośnie do finansowania. No i tutaj musimy przede wszystkim tą wielkość określić poprzez ilość pracowników, jakie mamy obroty w firmie, jaką mamy sumę bilansową. To się określa z tam zeszłych lat. Nie będę teraz dokładnie tego tłumaczył, bo też czasu za bardzo nie ma. Jeśli chodzi o ustalenie statusu, to tutaj jaki mamy podział mniej więcej jak to wygląda, czyli tam mikro, małe, średnie no głównie te firmy, firmy przekraczają tutaj w Polsce, jeśli chodzi o doświadczenia wielkością głównie zatrudnienia. Bo mikro mamy tutaj do 10 osób, małe do 50. Średnie do 250 i powyżej 250 osób zatrudnienia czy rocznych jednostek roboczych, inaczej, mieliśmy duże przedsiębiorstwa, które no miały utrudnione, jeśli chodzi o startowanie w dotacjach. No jeszcze bierzemy pod uwagę roczny obrót, obrót i całkowity e, bilans roczny. Te nowe pojęcia, o którym Państwu mówiłem, no to jest wyjście naprzeciwko właśnie firmom, które zatrudniały powyżej 250 osób, a jednocześnie nie przekraczały tych wielkości, jeśli chodzi o przychody i sumę bilansową, a już wpadały do koszyka dużych przedsiębiorstw. I teraz zostały stworzone dwa nowe statusy, czyli Small cap i cap. I teraz Small cap mamy tutaj przedsiębiorstwa które o średniej kapitalizacji, które nie zatrudniają więcej niż 499 osób. Niebędących MŚP oraz MidCap, czyli przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 3, 3 tysiące pracowników. I tutaj rozszerza to w pewnych konkursach możliwość aplikowania właśnie tym przedsiębiorstwom i starania się o pozyskanie środków z dotacji. Programy krajowe, czyli tutaj, no właśnie ten główny podział, o którym mówiłem Państwu, czyli mamy te programy krajowe i programy regionalne. No tutaj skupimy się najpierw na programach krajowych, ponieważ no w tych programach krajowych mamy już ustalone, można powiedzieć, bardzo mocno, a nawet już trwają pewne działania. Czyli realnie można myśleć o startowaniu. Czyli ten największy program, o którym Państwu wspominałem, czyli Fundusz Europejski dla Nowoczesnej gospodarki, to jest ten największy program krajowy, który no, jest między innymi skierowany no, przede wszystkim właśnie do przedsiębiorstw, przedsiębiorców. W tym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przewidziano ponad 8 miliardów euro dla przedsiębiorców, między innymi w tym priorytecie pierwszym wsparcie dla przedsiębiorców to jest 55% całej alokacji, czyli 4,3 miliarda ponad euro dla skierowane będzie właśnie do firm. To są tylko wielkości, natomiast ten program FENG no, zmienia zupełnie jakby, no, zasady do tej pory obowiązujące i tutaj nowe nowe aspekty, które wchodzą w zakres tego działania, to jest, będzie tak wsparcie całego procesu B, +R +I, czyli badania, rozwój plus innowacje, wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, promowanie właśnie współpracy nauki z biznesem, zielona transformacja oraz cyfrowa transformacja. Przedsiębiorstw. No, i tutaj programy krajowe koncentrują się przede wszystkim, no muszą wpisywać się, jeśli chodzi o przedsiębiorców, w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To jest taki dokument dosyć szeroki, który określa pewne działy gospodarki, które, w które firma no, musi się wpisać, aby startować w tych programach krajowych. Nowe rozwiązania w FENG, no to będzie zupełnie nowa ścieżka SMART, o której zaraz Państwu powiem. No cyfrowa, zielona transformacja, podnoszenie kompetencji, wsparcie właśnie tych dużych przedsiębiorstw w tych nowych statusach MidCaps, Small MidCaps i tutaj podział na jedną instytucję pośredniczącą. Zaraz wytłumaczę, o co też w tym chodzi. Dla Państwa najważniejsze, dla firm w obecnej perspektywie, i na to no, tutaj trzeba sobie od razu wziąć pod uwagę, że to jest realny program, teraz, który jest skierowany do przedsiębiorców. Tak jak Państwo widzą, Nabór jest czteroetapowy w tym programie, on jest, można powiedzieć, ciągły i rozpoczął się już 21 lutego, potrwa do 31 października tego roku, bo mamy harmonogram tu oczywiście, wszystkie dokumenty, łącznie z regulaminami, kryteriami i tak dalej, już ogłoszonymi, więc tutaj realnie można się zastanawiać nad aplikowaniem w tym, w tym programie. Teraz, co się zmienia w tym programie w porównaniu do tej starej perspektywy? No zmienia się bardzo dużo z uwagi na to, że w, no w starej perspektywie mieliśmy sporo różnych programów dotacyjnych, w których mogła firma startować. Badania na rynek, szybka ścieżka, bon na innowacje itd., itd. Każdy dotyczył jakby innego troszkę zakresu, natomiast w tej perspektywie stworzono ścieżkę SMART, która jest programem modułowym, czyli mamy de facto stworzony jeden Program składający, składający się z siedmiu modułów, czyli można powiedzieć z siedmiu różnych dotacji, z siedmiu różnych wniosków, z którego możemy złożyć jeden projekt. I teraz najważniejsze tutaj są. Moduły 2, które są obowiązkowymi modułami, i to jest moduł B plus R, czyli badania i rozwój lub wdrożenie innowacji, czyli komercjalizacja, taki inwestycyjny projekt w uproszczeniu. Ten moduł BR on jest obligatoryjny, ale jedynie w przypadku dużych przedsiębiorstw. W przypadku MŚP, czy małych średnich przedsiębiorstw, Mikro, można wybrać sobie jeden z tych modułów. Więc można wybrać moduł na przykład wdrożenia. Natomiast no przede wszystkim, jest to program na wdrożenie no prac, można powiedzieć, wyników prac badawczo-rozwojowych. Więc ten moduł B plus R może być zastosowany jako moduł obligatoryjny, a plus tego może być wdrożenie innowacji, ponieważ to samo wdrożenie jest obligatoryjne w tym działaniu. I mamy tutaj jeszcze dodatkowe moduły. Jak właśnie infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenie przedsiębiorstw, internacjonalizacja i kompetencje. I teraz moduł B plus no, Moduł B +R, jeżeli wybierzemy, to przeznaczony on jest na prace rozwojowe, których innowacja, wynikiem musi być innowacja przynajmniej na skalę kraju. Projekt może być realizowany przez indywidualnego przedsiębiorcę lub przez konsorcja. Skierowany jest, tak jak mówiłem, do MŚP, ale również do dużych przedsiębiorstw, w tym tych nowych przedsiębiorstw Mod Me i Meetups. No i firmy mogą również startować w konsorcjach, jeśli chodzi o ten moduł. Ma ten moduł formę wsparcia jako dotacja. On de facto zastępuje wcześniejszą dotację, szybka ścieżka, która była w zeszłym programowaniu. No, i tutaj w tym module przede wszystkim możemy sfinansować badania przemysłowe i prace rozwojowe. Tak, jak właśnie tutaj stworzenie demonstratora, prototypu, testowanie go, muszą być przynajmniej uwzględnione prace rozwojowe. Efektem no, musi powstać innowacja na skalę przynajmniej kraju odnośnie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym. Bo teraz mamy takie nowe pojęcie innowacji. nie? Mieliśmy innowację procesową, a teraz mamy innowację, innowację w procesie biznesowym. I obowiązkowe jest wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania, czyli skomercjalizowanie go albo w ramach tutaj właśnie modułu wdrożenie, albo w no można, ten, można też to wdrożenie przeprowadzić poprzez inny podmiot, ale to już jakby bardziej wchodzą w szczegóły. Termin tego wdrożenia komercjalizacji określony jest w umowie. Jeśli tutaj mamy moduł B, plus R, to musi przynajmniej 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu stanowić. No jest tutaj minimalna kwota tego projektu B plus R dla dużych przedsiębiorstw określona na 1 milion zł. Jeśli chodzi o infrastrukturę B, plus R, no to tutaj możemy również taki moduł wykorzystać, gdzie będzie stworzona w ramach tego modułu. Agenda, jak również będą określone koszty, co chcemy w, za, nabyć w, w tym module, czyli chodzi o wyposażenie głównie niezbędne do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jest to, można powiedzieć, stworzenie, taki, ten moduł odnosi się ala stworzenie centrów badawczo-rozwojowego, który też wcześniej mieliśmy w innym, w innym projekcie. No, tutaj przede wszystkim możemy sfinansować, tak mówię, infrastrukturę. Musi być stworzona agenda badawcza prac przemysłowych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych. I te prace BR zaplanowane w agendzie mogą być później sfinansowane w ramach modułu BR. Lub w całości tutaj z innych środków, no i dotyczy tutaj, będzie finansowane to z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Tutaj przy pracach badawczo-rozwojowych musimy mieć też na uwadze, że te prace są troszeczkę inaczej dofinansowane. One mogą być dofinansowane w wyższych poziomach, 80-70% w zależności, czy to są prace, badania przemysłowe, czy to są prace rozwojowe. No, moduł teraz, który tutaj najbardziej też interesuje przedsiębiorców, no to jest wdrożenie innowacji. No i tutaj ten moduł no przede wszystkim to będzie moduł na nabycie środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, czyli maszyn, urządzeń, oprogramowania. To, co będzie niezbędne do tego, aby skomercjalizować tutaj no, wyniki tych badań, czy no, tutaj tej technologii, którą e, posiadamy. I tutaj jest tylko taka różnica, że ten moduł e, komerc na komercjalizację, e, na wdrożenie tutaj innowacji, on jest, będzie częściowo modułem zwrotnym, czyli tutaj troszkę zupełnie inny mechanizm, będzie obowiązywał, i tutaj ta kwota do zwrotu, która będzie znana przez przedsiębiorcy, ona będzie określona po czterech latach od zakończenia realizacji projektu, tak? Czyli najpierw realizujemy projekt, załóżmy dwa lata, potem go komercjalizujemy, i po czterech latach tej komercjalizacji będzie. Jakaś kwota do zwrotu, w zależności od tego, jak ten projekt się, że tak powiem, skomercjalizuje. Czyli, reasumując, prosto mówiąc, jest tutaj wzór, którego wyliczamy, ile będzie do zwrotu, w zależności przede wszystkim od osiągniętych przychodów w ramach tutaj, no, sprzedaży tych produktów czy usług, które wdrożyliśmy na rynek po czterech latach. No i czym wyższa będzie ta sprzedaż, tym ta kwota. Kwota dotacji, kwota dotacji do zwrotu będzie niższa. No tutaj chodzi o to, że mają być promowane projekty, które no są najlepiej przygotowane, do, będą najlepiej przygotowane do komercjalizacji i osiągną no po prostu przychody na najwyższym poziomie. Tutaj liczyliśmy, więc tutaj no w zależności, tutaj mniej więcej od dwukrotność nakładów, już spowoduje, że ta Wielkość do zwrotu będzie naprawdę, naprawdę nieduża, można to wyliczyć. Natomiast jakaś pewna niewiadoma no zostaje, ponieważ jednak to jest no długi okres i no nie ma pewności dokładnie, jak tutaj ta, ten nasz pomysł zostanie skomercjalizowany moduły uzupełniające no to tak jak mówiłem B+R, ten badania i wdrożenia to są dwa te moduły podstawowe obowiązkowe. Pozostałe moduły no to są dodatkowe, można powiedzieć, jak infrastruktura B plus R, o której mówiłem. No mamy jeszcze dodatkowo moduł cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja i kompetencje. To są zupełnie też nowe, nowe zakresy, których wcześniej w ogóle nie było, więc Proszę Państwo, ten zakres złożenia tego wniosku jest naprawdę duży. Jeśli chodzi o moduł cyfryzacja, no to tutaj moduł cyfryzacja jest związany głównie z rozwiązaniami IT, ICT w przedsiębiorstwie, zmierzającymi do robotyzacji linii produkcyjnych, do wprowadzenia oprogramowania obniżającego koszty funkcjonowania, produkcji, obniżającego koszty prototypowania do analizy danych, do analizy związanych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych big data, do tworzeniem cyfrowego bliźniaka, do cyberbezpieczeństwa, internet rzeczy. To są wszystko związane pojęcia z przemysłem 4.0, o którym też później państwu powiem. Tak jak cyfrowy bliźniak, internet rzeczy, big data, robotyzacja i to, ten moduł ma formę dotacji, więc tutaj no, będzie, jest pomoc, yy, pomoc po prostu zwrotna na zasadzie standardowej dotacji w wysokości pomocy publicznej. Tutaj jeśli chodzi o ten moduł tylko zwrotny, to tylko proszę pamiętać, że on dotyczy tylko tego modułu wdrożeniowego. Yy, następnie moduł zazielenie przedsiębiorstw. No, tutaj mamy yy, ekoprojektowanie, no, wszystko co będzie wpływało na no, zredukowanie yy, emisji CO2 oraz redukcji substancji yy szkodliwych, ponowne wykorzystanie Odpadów w procesie produkcyjnym, zastępowanie materiałów pierwotnych więc też bardzo ciekawy moduł związany właśnie z odnawialnymi źródłami energii tego, czego również brakowało wcześniej w dotacjach i nie było dla przedsiębiorców dostępne. No zupełnie też nowy moduł, który możemy sobie do tego programowania dorzucić, do tego całego zestawu no to jest moduł związany ze zdobywaniem umiejętności, ponoszeniem kompetencji swojej kadry. Tutaj chodzi głównie o szkolenia i inne zwiększenia kompetencji w zakresie właśnie tych modułów, które będziemy wdrażać, jak przemysł 4.0, innowacje, ekoprojektowanie, obsługa infrastruktury badawczej. Musimy pamiętać, że nie będą to moduły takie podstawowe, nie wiem, jak szkolenia BHP i tego typu rzeczy. Tutaj w tym module nie zrealizujemy. Są to moduły stricte związane z projektem no i z wysokimi technologiami. No i kolejny moduł, który dorzucamy, to tutaj robimy sobie jeszcze, załóżmy, mamy przeprowadzamy badania, mamy infrastrukturę, potem komercjalizację, cyfryzację, zrobiliśmy szkolenia i jeszcze chcemy zdobyć zagraniczne rynki, czyli to jest właśnie ten moduł internacjonalizacja, który dotyczy rynków zagranicznych, czyli tutaj wejście, znalezienie klientów na rynkach, pokazanie się, czyli możemy zorganizować targi, misje wyjazdowe promocję produktów na rynkach zagranicznych. Też bardzo będzie szeroki wachlarz, jaki możemy tutaj zastosować i też ten moduł ma formę dotacji. Różnica jeszcze taka jest tylko tutaj w tym, jeśli chodzi o ścieżce SMART, że wszystkie projekty składamy, jeśli chodzi o MŚP do parp czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast duże projekty, duże przedsiębiorcy będą rozpatrywane wszystkie projekty w NCBIR, czyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i to zostało po prostu podzielone. Tutaj mamy kryteria, aby nie przedłużyć też Państwa tutaj, jeśli chodzi o kryteria, bo mamy tutaj, jak mówiłem, wiele modułów, więc mamy tutaj kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu i wspólne dla, dla modułów. Muszą one być po prostu wszystkie na tak. I potem mamy do kryteria punktowe, rankingujące dla projektu i kryteria rozstrzygające. I chciałem tutaj zwrócić uwagę, bo nie będę tego oczywiście omawiał, bo nie ma na to czasu, ale właśnie pierwsze kryterium, Punktowe rankingujące, na które zwracamy uwagę, to jest innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B plus R. I teraz kiedy otrzymujemy maksymalne, maksymalną punktację? Maksymalną punktację tych 12 punktów otrzymujemy w przypadku, gdy w ramach projektu realizujemy moduł badania i rozwój. Wtedy mamy 12 punktów. W każdym innym przypadku mamy tych punktów dużo mniej. I w przypadku, gdy nie mamy tego modułu badań i rozwoju, ale mamy moduł, na przykład infrastruktura, i tam mamy agendę badawczą, to mamy tylko trzy punkty. W przypadku, gdy mamy na przykład zrealizowane badania poza projektem, no to mamy wtedy dwa punkty, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj będą promowane projekty, które tych punktów maksymalnie mogą uzyskać 12 w przypadku realizacji tego modułu B. +R. Dodam jeszcze tylko, że tutaj w tym działaniu jeszcze SMART, chcę Państwu się mieć, to pula alokacja w tym pierwszym naborze w tej pierwszej rundzie to jest 4,5 miliarda złotych, więc 4,5 miliarda złotych. Tak głównie w konkursach to mamy w granicach, nie wiem, 60, 50, no 100 milionów załóżmy, to są jakieś duże nabory, a tutaj alokacja w tym konkursie w ścieżce smart to jest 4,5 miliarda, więc te środki są bardzo, bardzo duże, więc nawet projekty, które nie będą realizowały tutaj maksymalnie 12 punktów, nie będą uzyskiwały, ale mają te badania przeprowadzone, albo je zakupiły, albo no skądś się można, że tak powiem, nabyć, to i tak mają szansę na uzyskanie tutaj do Finansowania, ponieważ ta alokacja, alokacja jest naprawdę naprawdę duża. Kredyt ekologiczny, tutaj, jeśli chodzi o właśnie FENG, to mamy tutaj nowy zupełnie produkt związany z odnawialnymi źródłami w przedsiębiorstwach. I tutaj kredyt ekologiczny to jest zbliżone działanie do kredytu technologicznego, o którym też zaraz powiem, czyli jest to. Produkt, który będzie, że tak powiem, realizowany przez bank gospodarstwa krajowego i będzie on skierowany do nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do firm midcaps, small midcaps. Będzie głównie związany na, z modernizacją no, w infrastruktury firmach, chcemy zwiększenia efektywności energetycznej, obniżenia emisji CO2, instalacji właśnie odnawialnych źródeł energii i modernizacji istniejących źródeł energii, więc tutaj jest też bardzo ciekawy program na właśnie tą całą infrastrukturę, która no wcześniej no nie była możliwa do sfinansowania, jeśli chodzi o dotacje, więc tutaj też warto zainteresować się tym programem. Ja przy kredycie technologicznym powiem, jak, o co chodzi, jak to będzie skonstruowane i jak się aplikuje i czym to się różni, natomiast dodatkowo powiem, może być tutaj w tym kredycie ekologicznym kwota kredytu można nawet wynosić 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie, no najlepiej, jeżeli ta kwota, jeżeli kwota wsparcia tutaj będzie tak samo na poziomie 70%, bo to z mapy publicznej, i najlepiej, jeżeli kwota kredytu na przykład też by dotyczyła, też by wynosiła tutaj 70% na przykład całości kosztów, wtedy ta cała kwota będzie spłacona z dotacji. Nabór się rozpocznie już w czerwcu i potrwa do 22 sierpnia tego roku, więc warto też już powoli się przygotować. Nie ma tutaj jeszcze więcej dokumentów, natomiast no takie działanie będzie realizowane. No i tutaj, to jakby stary produkt, który wcześniej był, ale również w tej nowej perspektywie będzie realizowany, to jest kredyt technologiczny. I ten kredyt, wcześniej, o którym mówiłem ekologiczny, to mechanizm. Jeśli chodzi o mechanizm, jeśli chodzi o pozyskanie, będzie taki sam, więc tutaj jak będę mówił o, o tym, jak, to, jak się ubiegamy o tego typu produkt, to będzie też dotyczył kredytu ekologicznego. I teraz jeśli chodzi o kredyt technologiczny, no to nabór rozpocznie się już 23 marca i potrwa do 31 maja. Tutaj w kredycie technologicznym OK, bo tu widzę na czacie mnie pani Dorota pyta, jak może być wielkość projektu w tym naborze dla MŚP, jak dla dużych, jaka może być maksymalna wielkość projektu w tym naborze, 4,5 miliarda dla MŚP, jak dla dużych firm. Tutaj jeśli chodzi o 4,5 miliarda złotych, to mówię o kwocie alokacji na konkurs dla MŚP. Jeśli chodzi o y, duże firmy, <laughs> y, jeśli chodzi o duże firmy, konkurs również y, Rozpocznie się też, rozpoczął się 21 lutego, i dla dużych firm kwota alokacji na, to jest 667 milionów. To no, taka różnica jest, jeśli chodzi o MŚP, a jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa. Wracając teraz do kredytu technologicznego. Dla kogo jest to wsparcie? Tutaj jest ograniczenie, nie mamy tutaj właśnie, jak w ścieżce smart, tych większych podmiotów. Mamy tutaj MŚP. W kredycie ekologicznym mieliśmy jeszcze ten Small Mid i Mid Na dzień dzisiejszy nic nie słychać, żeby tutaj też to było do kredytu technologicznego tego typu rozwiązanie wprowadzone, więc mówimy tu MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to skierowane produkt przede wszystkim do firm, które wprowadzają znacznie ulepszony produkt, nową technologię, innowacje. No dobrze, żeby ona była przynajmniej na skalę, na skalę kraju. Jeśli chodzi o warunki uzyskania, to tutaj przede wszystkim jest taki mechanizm, że współpracuje 19 banków, z, 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 jeśli chodzi o wydawanie promes, można powiedzieć, do tego, do tego kredytu. Tutaj, Panie Drocie, tylko powiem, że jeśli chodzi o pytania, to odpowiem na końcu. Jeśli Państwo to możecie pisać, a ja na końcu odpowiem, żeby teraz nie przerywać na, na pytania z czatu. Jeśli chodzi o. Bank komercyjny, no to tutaj trzeba przejść tą ścieżkę uzyskania no, potwierdzenia zdolności kredytowej. No i BGK może zrefundować tutaj do 70% kosztów kwalifikowalnych w, w tym pro, pro, projekcie. No tutaj ta mapa dalej obowiązuje, więc państwo też z mapy, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, korzystają. Podstawową rzeczą tutaj, co, co, jaką można sfinansować, to jest no, nieruchomości, materiały, roboty budowlane, środki trwałe, maszyny, urządzenia, no, koncepcje ekspertyzy, walidacje, ochronę patentów, nabycie tak samo patentu, więc tutaj no, ten zakres dofinansowania jest bardzo duży. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą trzeba mieć na uwadze, że w kredycie nie ma tutaj technologicznym jakiegoś modułu na badania tego typu rzeczy, tylko tutaj musimy mieć już gotową technologię, którą będziemy wdrażać. Brak tego komponentu jest tutaj BR. I teraz no, musimy przede wszystkim skupić się na tym, co to jest ta nowa technologia. I nowa technologia w kredycie technologicznym nie polega na, na tym, że zakupimy maszynę. W którym na przykład jakaś technologia jest wdrożona, to jest niedopuszczalne, jeśli chodzi o, o tą dotację. W tej dotacji w kredycie technologicznym my musimy posiadać tą nową technologię w formie albo prawa własności przemysłowej, albo wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Czyli reasumując, albo nabędziemy na przykład od kogoś gotowy patent, który ktoś opracował jakąś technologię i posiada ją na przykład właśnie jako ochronę patentową i możemy tutaj te koszty ująć w tym działaniu i wtedy no, jakby wdrażamy, komercjalizujemy, potrzebujemy do tego nie wiem, wybudować halę, zakupić maszyny, urządzenia, wyposażyć ją, zakupić oprogramowanie, roboty i tak dalej i tutaj wtedy możemy w tym konkursie startować. Lub na przykład opracowaliśmy, mamy, przeprowadziliśmy we własnym zakresie już wcześniej prace badawczo-rozwojowe i powstało w wyniku tego jakaś nasza no, nieopatentowana, na przykład wiedza techniczna, którą posiadamy w jakiejś formie, która będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku przez panel ekspertów. Więc tu musimy rozdzielić, że tutaj nie, to nie jest działanie na tak po prostu, że sobie chcemy kupić maszyny i urządzenia bez tej technologii no nie będziemy mogli tego. Tego zrealizować. I, I na to, od tego trzeba, jakby, zacząć budowę, budowę tego całego projektu. Tutaj jeszcze dodam, że innowacja nie jest wymagana na skalę nawet kraju, natomiast no musimy mieć że jeśli chodzi o kryteria. No, żeby odnieść sukces, no to tutaj jednak no my jako tutaj firma rekomendujemy zawsze te wnioski, aby ta technologia nowa, która będzie wdrażana, była przynajmniej na skalę kraju, ponieważ no tu punktacja, punktacja jest bardzo ważna odnośnie, odnośnie właśnie oceny końcowej. I tutaj, kredyt technologiczny, jak i również kredyt ekologiczny, no to, jak to jaka jest ścieżka w ogóle ubiegania się? No, formalnie, przede wszystkim w pierwszej kolejności musimy udać się do banku. Znaczy, tak, no jakąś technologię przede wszystkim no zastanowić się, czy posiadamy, czy chcemy ją nabyć. Udajemy się później do banku. Bank musi wydać, który współpracuje tutaj z bankiem BGK, tak jak mówię, największe banki w tym projekcie współpracują i one wtedy taki bank komercyjny wydaje promesę, i ta promesa kredytowa do typowo kredytu technologicznego jest dokumentem obligatoryjnym, ponieważ my bez tej promesy no, nie, nie możemy złożyć dokumentów do banku gospodarstwa krajowego, ponieważ taki wniosek by nie przeszedł do ceny. Jeżeli jest wszystko, że tak powiem, skompletowane, wniosek promesa, składamy to do banku BGK, następuje ocena po pozytywnej ocenie. Bank komercyjny uruchamia ten kredyt komercyjny dla państwa, i ta dotacja po prostu ma postać spłaty części tego kredytu w postaci właśnie dofinansowania na konto w banku komercyjnym, w postaci tej premii w wysokości, załóżmy, do tych 70%, jeśli chodzi o pomoc publiczną. Więc tutaj jest ta różnica, że normalnie w dotacjach państwo otrzymujecie te środki, jakby na refinansowanie poniesionych kosztów. Na swojej konto lub w formie zaliczek, natomiast tutaj jest spłata po prostu tego kredytu w banku komercyjnym. Więc tutaj ten mechanizm tak wygląda. To samo ma być przy kredycie ekologicznym. Czyli też promesa i też ta cała ścieżka, która będzie umożliwiała złożenie dokumentacji do banku BGK. Kolejne działanie, jeśli chodzi o program Feng. To jest działanie na promocję marki innowacyjnych MŚP, no dużo firm tutaj było zainteresowanych i korzystało z tego programu. Kiedyś tam się nazywało Go to Brand. No, jest program związany właśnie z wejściem na, na rynki zagraniczne przez, przez przedsiębiorców. Tutaj jeszcze tylko, bo nie widzę, nie widzę daty, natomiast tutaj daty, jeśli chodzi o ten konkurs to on się rozpocznie 20 czerwca w tym roku i nabór potrwa do 20 września, tak? Czyli 20 czerwca rozpoczęcie naboru. W konkursie, no tak jak wcześniej, jak Państwo mówiłem, że większość konkursów jest skierowana do MŚP, czyli mogą wziąć mikromali i średni przedsiębiorcy, jeśli chodzi o, to, o ten program. Jest to głównie program skierowany na promowanie polskich marek produktowych. Po, poprzez Markę Polskiej Gospodarki, głównie na misjach i targach gospodarczych. No, Skierowane jest również do y, promocji innowacyjnych firm, y, no, który, firm które no, mają po, posiadać mówi, potencjał eksportowy do tego, aby ze swoimi produktami wejść na rynki zagraniczne. Y, głównie będą tutaj dofinansowane, jeśli chodzi o ten program, y, wydarzenia i udział w wydarzeniach targowych i konferencjach. Y, Określone są tutaj, jak wcześniej i też tak teraz ma być, że będą określone branże, w które będą mogły uczestniczyć w, w, w tym programie, czyli nie wiem, tam była na przykład branża producentów mebli, moda, maszyny urządzenia i tak dalej, więc tutaj tych branż było sporo, więc no firmy po prostu mogły się w którąś z tych branż wpisać po kodach PKD. Jakie będą zasady finansowania? No tu pewne zmiany z tego, co informacje tutaj posiadam, że formą wsparcia oczywiście jest dotacja, więc tutaj bezwrotna. Maksymalny poziom dofinansowania i tutaj podobno ma być zmiana, że ma być tu pomoc maksymalnie do 50%. Zobaczymy, czy to ewentualnie będzie pomoc publiczna. Tutaj no jeszcze nie ma regulaminu do tego dokumentów takich, które by określały konkretnie, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, no może jednak będzie pomoc de minimis, wtedy nawet mieliśmy do 85%. No, działanie skierowane do MŚP. Aha, termin naboru mam na końcu, tutaj, więc tutaj jeszcze raz 20 czerwca 2023 do 20 września 2023, więc no, warto się zastanowić, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zobaczyć, można te branże, jakie ewentualnie były, jak to wyglądało dla swojej branży, no bo takie archiwalne dokumenty się znajdują, no i tutaj jeżeli ktoś planuje działania, no na przykład po wynikach, po wynikach z tego programu, no to tutaj można by zastanowić się nad działaniami do realizacji no, na 2024 de facto, bo nabór trwa do 20 września, ocena do, do końca roku, myślę, że tutaj się już pewne te, te sprawy wyjaśnią, więc wtedy te działania można już sobie planować na, na kolejne lata, ponieważ no tutaj zawsze musimy oszacować jakieś koszty targów, wyjazdów, misji gospodarczych, to tutaj ten zakres był szeroki, bo tam jeszcze działania marketingowe można było realizować więc też bardzo ciekawy program, jeśli chodzi o działania związane z eksportem. No i tutaj Państwu mówiłem, podstawowe te programy, właśnie jakby zakończyłem, związane z FENGiem, czyli Funduszem Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki, to co Państwa stricte no, głównie dotyczy, jest jeszcze dużo więcej programów, ale one też są jakby specjalistyczne w pewnych, pewnych, dla pewnej tylko grupy odbiorców, dlatego teraz chciałbym Państwu przedstawić program, który odnosi się również do Obejmuje województwo świętokrzyskie, czyli program Polska Wschodnia, który jest dodatkowym właśnie tym programem dla pięciu województw. I w nim możemy, że tak powiem, znaleźć, znajdują się już no ciekawe, ciekawe programy skierowane właśnie do przedsiębiorców. Jeśli chodzi o ten program Polska Wschodnia, no to od razu mówię, że tutaj jeszcze nie mamy harmonogramu naborów. Tutaj z informacji opieramy się tutaj na dokumencie, który na dzień dzisiejszy jest to szczegółowy opis priorytetów, ale no to już coś nam mówi więcej o tym, jak, jak te programy będą wyglądały. No teraz czekamy na harmonogramy, pozostałe terminy, regulaminy i kryteria, i dopiero będziemy mogli. Znać takie no już zupełnie, zupełnie szczegóły każdego programu. No i teraz jeśli wracając tutaj do, do tych programów, które w tej Polsce Wschodniej się znajdują. No i tutaj mamy program bardzo ciekawy dla no, nowych podmiotów, który, dla firm, które chciałyby, mają nowe pomysły, lub no, dla osób fizycznych, które mają nowe pomysły, czyli platformy startowe dla nowych pomysłów. Kolejnym programem jest automatyzacja i robotyzacja MŚP. E Program kolejny związany z gospodarką w obiegu zamkniętym. Program, który też już tutaj kolejny, kolejny raz w tym programowaniu się pojawił, to jest wzornictwo w MŚP oraz no dodatkowo tutaj nie będę go rozszerzał, ponieważ jeszcze no dla przedsiębiorstw jest taki dodatkowy temat jak pożyczki na rozwój turystyki. Ale to jest pożyczka, więc tutaj nie będę tego się skupiał, bo tutaj się skupiam na dotacjach przede wszystkim. Dla firm, ale jest też będzie, będzie takie, takie wsparcie na turystykę. No i zaczynając tutaj od tego programu platformy startowe. Jest to program składający się, który będzie się składał z trzech komponentów. Komponent pierwszy dotyczący inkubacji, nowego pomysłu biznesowego, drugi komponent na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu i trzeci komponent jakby na kontynuację dla tych Podmiotów, które będą, no, jakby kontynuowały, musiały kontynuować tą, tą dalszy rozwój. No i w pierwszym etapie to będzie taki pierwszy etap dotyczył po prostu stworzenia takiego programu inkubacji, tego, opracowania pomysłu, analizy tego pomysłu i wsparcie nad rozwojem pomysłu biznesowego. Dotyczyć będą głównie składał się z usług podstawowych, jak właśnie stanowisko pracy, usługi księgowe, prawne, przez podmioty do tego wyspecjalizowane, które będą świadczyły te usługi. Również, jak będą jakieś prace no, techniczne, które, które będą dodatkowo wspierały rozwój tego pomysłu, jak właśnie wsparcie inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, weryfikowanie koncepcji. Tutaj chodzi o to, aby przygotować odpowiedni model biznesowy, Testów i opracowania tego MVP to, to skrót jest Minimum Value Product, czyli taki no produkt, który, który będziemy mogli przedstawić na rynku, a nie będzie jeszcze wymagało to jakichś tam dużych nakładów i będziemy mogli to przetestować. No i tutaj będzie też wsparcie jak menadżera inkubacji, który będzie jakby nadzorował dopracowanie tego produktu. Weryfika, będzie wspierał w weryfikowaniu tego modelu biznesowego na rynku, pierwszą sprzedaż, i czy ten model będzie miał szansę na powodzenie i odniesienie sukcesu na rynku. Ten model w 100% będzie dofinansowany z środków. Następnie będziemy mieć, przejdziemy do, jeżeli no, przejdziemy ten pierwszy etap, to, to będziemy mogli przejść do już konkretnych wydatków, które będą związane właśnie z rozwojem dalszym tego startupu. Czyli tutaj w kosztach będziemy mogli uwzględnić wynagrodzenia osób zaangażowanych w, w projekt, zakup usług tutaj informatycznych, technicznych, doradczych z rozwijaniem modelu związanych z rozwijaniem modelu biznesowego. Będziemy mogli również zakupić aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, materiały, wartości niematerialne i prawne, no to głównie maszyny, urządzenia, oprogramowanie, licencje i tak dalej. Więc tutaj, tak, no już to typowo stricte, wydatki inwestycyjne. No i oczywiście, będziemy mogli sfinansować koszty działalności marketingowej i y, usług promocyjno-informacyjnych, aby moż, można było pokazać się na przykład no, na targach międzynarodowych z tym produktem. Więc też to jest bardzo ciekawy, szeroki temat, i dofinansowanie w tym komponencie ma wynosić aż 85% kosztów, a maksymalna wartość w tym komponencie drugim aż 600 tysięcy. Dofinansowania tutaj mówimy tak, stricte czystego dofinansowania. No jeżeli pomysł będzie, że tak powiem, wymagał dalszego wsparcia na rozwinięcie działalności gospodarczej, będzie rokował, no to tutaj dalej będziemy te koszty mogli jeszcze zwiększyć. Można powiedzieć te wcześniejsze do 3 milionów w tym module trzecim, a w drugim B można powiedzieć. I też dofinansowanie ma wynieść 85 posztów kwalifikowanych, aż do 3 milionów, tutaj możliwość dofinansowania. Więc tutaj dla podmiotów, które czy osób, które no mają jakiś pomysł, dysponują, jest to bardzo ciekawe, może być bardzo ciekawe rozwiązanie. Kolejny projekt Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP, oczywiście w zakresie, tu jest cały czas mówimy o Polska Wschodnia w programie, no to jest to, o, o czym mówiłem, jest to, to jest głównie związane z rozwojem przedsiębiorstwa pod kątem automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Głównie będzie obejmowała właśnie usługi rozwojowe i stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej i... Następnie wdrożenie tych zaplanowanych działań w mapie transformacji cyfrowej. I na co trzeba tu zwrócić uwagę, że to jest właśnie działanie dedykowane, związane właśnie z rozwojem przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0. To jest też takie nowe pojęcie, nowe, stare, no ono się już pojawia bardzo często. I Główne dwa takie etapy, jakby można powiedzieć, podzielić to, to, to działanie. To jest pierwszy etap to jest właśnie przeprowadzenie audytu technologicznego i diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, a w drugim jest jakby inwestycja czyli wdrożenie tego, co zostało zaplanowane w audycie technologicznym czyli zakup maszyn, urządzeń, automatów, robotów, robotów oprogramowania. Jak również tutaj wchodzą w zakres usługi doradcze szkoleniowe, w, jeśli chodzi o implementację tych wszystkich rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej. Jakie warunki, ile można uzyskać? No minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w tym działaniu to jest 200 tysięcy złotych, maksymalna wartość dofinansowania w projekcie 3 miliony złotych i maksymalny poziom dofinansowania jest na dzień dzisiejszy określony na 85%. Tutaj no, też Państwu chciałem przedstawić cały katalog kosztów. No, bo tutaj w pierwszej kolejności, no, jeżeli ktoś chce zakupić maszynę, urządzenie, robota, automatyzację przeprowadzić, OK, ale w pierwszej kolejności musi być przeprowadzony tutaj audyt technologiczny i diagnoza dojrzałości cyfrowej tutaj przedsiębiorstwa, czyli musi zostać opracowana mapa drogowa cyfryzacji to jest po prostu dokument, o którym no chwilkę tam dalej też może powiem, jeżeli będzie na to czas, który będzie wytyczał kierunki tutaj rozwoju. Przed, no tutaj nie tylko wytyczało, ale o tym za chwilkę. Usługi doradcze wdrożenia mapy drogowej, jako też koszty, mamy oczywiście zakup środków trwałych. Z wyłączeniem tutaj akurat automatu, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych, czyli patenty, licencje oraz inne prawa własności. No tutaj oczywiście to oprogramowanie ma wspierać automatyzację i robotyzację. Mamy również koszt robót i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń oraz koszt usług szkoleniowych. Ten dokument mapa drogowa cyfryzacji, no to jest taki bardzo szeroki dokument, który przede wszystkim jakby składa się z dwóch części, z części diagnostycznej, w której będziemy mieć opisane całe przedsięwzięcie, no, całe, całą firmę tutaj jakby zaudytowaną poprzez strukturę organizacyjną, procesy biznesowe, produkcję, charakterystykę otoczenia, czyli tutaj no, musimy, stwierdzamy po prostu gdzie firma znajduje się obecnie? I następnie kolejnym tutaj jest drugą częścią, jest jakby dotyczy wdrożenia już tutaj założonych w mapie drogowej celów, jakie chcemy osiągnąć. Czyli związane są te cele głównie właśnie z wdrożeniem wszystkich tych aspektów związanych z Cyfryzacją z przemysłem 4.0, z, z rozwiązaniami technologicznymi, z integracją technologii informatycznych, operacyjnych, z cyfrowym bliźniakiem, chmurą obliczeniową, big data i to, co się wszystko w pojęciu tutaj przemysłu 4.0 mieści. No, jeśli chodzi o przemysł 4.0, no to też jest zupełnie jakby inna, inna sfera, którą, którą można, że tak powiem, zrobić osobne szkolenie. Oczywiście mamy tu oszacowane wszystkie koszty, cele transformacji, uzasadnienie tego, no i oczywiście planowane źródła finansowania. No, taka opracowanie tej mapy drogowej, no tutaj w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, no ale może tutaj być minimum około miesiąca czasu, albo i więcej, ponieważ no tutaj są kilka tych etapów. Według pierwszy etap, tutaj ta sama ocena. Ona jest przeprowadzona taką makietą Adma, to jest taka metodologia, którym po prostu bada się całe przedsiębiorstwo. Audyt przeprowadza się całe fabryki, rozmowy z pracownikami, z zarządem, wyniki są przekazywane i rekomendacje, oczekiwania uwagi klienta, informacja zwrotna, opracowanie mapy drogowej i powstaje z tego po prostu końcowy raport. Kolejnym tym działaniem, którym w Polsce Wschodniej było, było przedstawione, no to jest gospodarka w obiegu zamkniętym w MŚP. Tak jak Państwo tutaj widzą, jeśli chodzi o zazielenie przedsiębiorstw, gospodarka obiegu zamkniętego, to jest teraz bardzo duża, część, bardzo duża część nakładów i wsparcia finansowego, która jest przeznaczona dla, będzie przeznaczona dla przedsiębiorców. Więc no tutaj będą duże możliwości, jeśli ktoś tym tematem będzie zainteresowany. Jeśli chodzi tutaj o tę gospodarkę obiegu zamkniętego, to mamy takie dwuetapowe, dwuetapowe działanie. W pierwszym etapie mamy opracowanie modelu biznesowego gospodarki obiegu zamkniętego, tej transformacji. No to głównie będzie właśnie tak przeprowadzony audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, w którym zostanie określone no, transformacja przedsiębiorstwa właśnie w nurcie tego GOS, czyli gospodarki obiegu zamkniętego z możliwością współpracy z innymi przedsiębiorstwami. No i tutaj maksymalna wartość dofinansowania, jeśli chodzi o, o, ten, o ten etap pierwszy, czyli de facto opracowania tego modelu, modelu gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji, to jest 150 tysięcy, więc też niemałe środki. A drugi etap to już mamy po prostu etap wdrożenia tego modelu biznesowego transformacji, czyli De facto już no, nabycie kosztów usług doradczych związanych z wdrożeniem tego modelu, nabycie tutaj środków trwałych, wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości, no, czyli różnego rozwiązania wpływające po prostu na poprawę, zmniejszenie tej emisyjności. No, mamy też koszty robót, materiałów budowlanych, koszty usług szkoleniowych, jeżeli by wymagałoby to jakiejś przebudowy. Aby ten model strategii wprowadzić. No i maksymalną dof wartość dofinansowania ona ma wynosić w tym drugim e, etapie 3,5 miliona, miliona złotych. Kolejny bardzo ciekawy program e, dla przedsiębiorców odnośnie Polski Wschodniej, no to jest wzornictwo w MŚP. Tutaj nie wiem, czy Państwo już, jeżeli ktoś tam się interesował wcześniej, no to mieliśmy podobny program w zeszłej perspektywie. Jeśli chodzi o wzornictwo, jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które chcą poprawić i zwiększyć, no polepszyć swoje procesy wzornicze w celu dostosowania firmy do potrzeb, rynku, produktów, które oferuje czy usług, no i zwiększenia tutaj pozycji rynkowej. Tutaj też to wsparcie skierowane, można powiedzieć, też tak z dwóch części jest zbudowane, czyli w pierwszej kolejności przeprowadzenie tutaj jest no audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie co wiąże się no też z taką analizą, całym audytem przedsiębiorstwa pod kątem bardziej właśnie wzorniczym i opracowania tej strategii i rekomendacji odnośnie wprowadzonych, wprowadzenia zmian, które no wpłyną na zwiększenie tutaj poprawę konkurencyjności też w firmie na rynku, opracowania nowych produktów i drugi etap, no to mamy też wdrożenie po prostu tej strategii wzorniczej no tutaj też zakres, za chwilkę powiem co wchodzi tutaj, jeśli chodzi o wdrożenie, wdrożenie tej strategii co możemy tutaj sfinansować, jakie wydatki wchodzą w grę czyli tutaj koszty usług doradczych no wiadomo z przeprowadzeniem tego audytu wzorniczego i procedowaniem tej strategii koszty usług niezbędnych już z wdrożeniem tej strategii wzorniczej, oczywiście też nabycie środków trwałych, z wyjątkiem tutaj nieruchomości zabudowanej czy niezabudowanej, czyli wszystkie maszyny urządzenia, które byłyby niezbędne, aby opracować, aby wdrożyć ten nowy, nowy model w strategię wzorniczą. Mamy też nabycie oprogramowania, licencji, patentów, know-how oraz spraw własności intelektualnej, czyli na przykład jakieś patenty, ochronę wzoru. Koszty robót i materiałów budowlanych bezpośrednio są związane z instalacją maszyn i urządzeń, tak? jeżeli maszyny no, wymagają jakichś prac związanych właśnie z posadowieniem, fundamentem i tego typu pracami. No i koszty usług szkoleniowych. Jaką kwotę dofinansowania? Maksymalna kwota dofinansowania projektu ma wynosić 3 miliony złotych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 200 tysięcy, a maksymalny poziom dofinansowania ma wynosić do 85 000. Procent. No i na tym tutaj, jeśli chodzi o programy z Polski Wschodniej, byłoby na tyle. Kolejnym, no tutaj już troszkę mniejszym, że tak powiem, tortem na dzień dzisiejszy. To jest Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego, no i program Świętokrzyski. No ja tylko tutaj powiedziałbym tyle, że no jeśli chodzi o program Świętokrzyski, to oczywiście jesteśmy takie dofinansowania będą, natomiast województwo jest na etapie podpisanej umowy z Komisją Europejską Umowy Partnerskiej, tutaj 7 grudnia bodajże została podpisana, natomiast na dzień dzisiejszy dalej nie mamy ani harmonogramu, ani, ani szczegółowego, szczegółowego opisu priorytetów. Stąd tutaj za dużo na razie no, szczegółów nie ma. E, oczywiście takie dofinansowania również będą w tym regionalnym programie, no, ale zobaczymy i o konkretach będzie można powiedzieć, jak już będą, będzie coś więcej, więcej wiadomo. Na no, dzień dzisiejszy jest planowane, jeśli chodzi o harmonogram w województwie świętokrzyskim, jest planowane działanie 1-2 badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. No i to jest działanie, które jest planowane na ten teraz pierwszy kwartał, więc rozumiem, że powinno być ogłoszone na dniach, bo jeszcze nie widziałem teraz tego, żeby ogłoszenia było. No Jest to związane z wsparciem na rozwój już lub stworzeniem nowego zaplecza badawczo-rozwojowego, które ma służyć działalności innowacyjnej lub na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na podstawie agendy Badawczej przedsiębiorstwa, tak, który, który takie agendę opracuje. Więc jeżeli Państwo byliby zainteresowani takim dofinansowaniem, tam bodajże lokacja jest 10 milionów w tym programie obecnie, który będzie ogłoszony. I tu mam jeszcze starą perspektywę, więc no. I ona się jeszcze de facto można powiedzieć nie skończyła. Chciałbym teraz parę słów też Państwu powiedzieć odnośnie tych programów, które, które, o których też wspominałem. Jak? Się przygotować do nowej perspektywy dotacyjnej, no, ponieważ nie zawsze jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Wiele firm chce, chce skorzystać z dofinansowania, natomiast no jest też to związane z pewnymi no kryteriami, przede wszystkim, oraz z warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca. Ja tu będę odnosił się do tego programowania nowego, oczywiście, najbardziej. Ponieważ ta poprzeczka w kolejnych latach, w kolejnych programach ona podnosiła się coraz bardziej. I no, mamy teraz coraz trudniej, jeśli chodzi o przedsiębiorców, aby taką dotację pozyskać. Proces taki, aby dobrze przygotować się, ubiegania, dofinansowanie, to przygotowanie wniosku może trwać, no, zależy w jakim programie, oczywiście, ale. no. Od 4 nawet do 12 tygodni. Przede wszystkim musimy określić podstawowe założenia, co chcemy stworzyć, katalog pomysłów. I te pomysły przede wszystkim no, musimy najpierw wstępnie my, jako tutaj firma, i no, tak działamy z przedsiębiorcami, analizujemy tak, te pomysły, czy one są w ogóle możliwe do zrealizowania w jakimś, w jakimś działaniu. No, przeprowadzenie analizy rynku, konkurencji, rentowności pomysłów, to już też tutaj na, na kolejnym etapie oczywiście trzeba uwzględnić. Uwzględnienie tutaj w projektach zazielenia przedsiębiorstwa, zielonych technologii i innowacji z tym związanych, jak elektromobilność, gospodarka i niskoemisyjna, to są podstawowe rzeczy, bo są programy, które mają w Poprawić, jakby tutaj tą niskoemisyjność zazielenie, i tutaj one na przykład, jeśli taki typowy program, właśnie związany z tą gospodarką, gospodarką obiegu zamkniętego, będziemy startować, to na przykład tam w nie wiem, module będzie mamy w kryteriach, że musimy wykazać o 30% spadek zapotrzebowania obniżenia emisji, to poprzez odpowiednie audyty i tak dalej. Natomiast w innych programach, które nawet nie, nie, doty nie dotyczą gospodarki obiegu zamkniętego, ale często w kryteriach dodatkowe punkty możemy uzyskać właśnie za uwzględnienie tych zielonych technologii, czy jakieś tam rozwiązań związanych z, z gospodarką obiegu zamkniętego, więc tak czy inaczej warto się nad tym zastanowić. Dodatkowa rzecz tutaj, tak jak Państwo pewnie zauważyli, cały czas powtarzam, termin B plus R plus I czyli tutaj są promowane przede wszystkim w tych nowych działaniach e, projekty, które będą w zamyśle miały wdrożenie lub opracowanie nowych technologii, czyli albo mają przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, na przykład jak w kredycie technologicznym, gdzie trzeba tą nową technologię posiadać w jakiejś formie, lub na przykład w, w ścieżce smart, czy w innych programach, na przykład jak będą, takie działania, no jak tutaj właśnie w wszystkim planowane na B plus R, przeprowadzą takie prace, a następnie będą te wyniki komercjalizować. Więc tutaj jest bardzo ważne zastanowienie się, czy u nas w firmie, czy u Państwa w firmie, no jest jakaś technologia, która mogłaby podlegać opracowaniu, czy chcieliby Państwo na przykład nawiązać współpracę z jednostką nauk naukowo-badawczą, która no też jakby pomogła Państwu w, w opracowaniu, stworzeniu takiego zespołu. No bo żeby też wystartować tutaj w takim działaniu w, i na przykład w tej ścieżce SMART, o której mówiłem, taki moduł na oddania i rozwój uwzględnić, no to trzeba stworzyć no, cały zespół tutaj z kierownikiem, który ma jakieś doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych. No, trzeba stworzyć agendę prac badawczo-rozwojowych, co chcemy osiągnąć, kamienie milowe i tak dalej. Więc tutaj to zagadnienie jest bardzo ważne. No, to jest też do tego punktu posiadanie dokumentacji B plus R i ochrony rezultatów prac B plus R. No, możemy również nabyć ewentualnie, jeżeli nie posiadamy aksemy na przykład skomercjalizować jakąś technologię, no to nabyć patent czy jakieś rozwiązanie od kogoś i też to może stanowić koszt. Więc tutaj tych rozwiązań jest kilka. Bardzo ważna ta mapa drogowa przemysłu 4.0, która teraz też będzie mogła być, jeśli chodzi o państwa firmy zarejestrowane tutaj w Polsce Wschodniej, no to jest akurat taki, taka możliwość, że no to działanie, jeśli chodzi o robotyzację, automatyzację będzie jakby można powiedzieć sfinansowało powstanie tej mapy drogowej, bo w innych województwach, na przykład takiego w pozostałych takiego takiej możliwości nie będzie I, a w niektórych konkursach taka mapa i tak jest obligatoryjnym dokumentem, więc no dodatkowo trzeba ją i tak wcześniej stworzyć. No, natomiast stworzenie takiej mapy drogowej no bardzo ułatwia pracę również później przy innych projektach i jest to dokument, który będzie można wykorzystać do wielu, wielu działań, w których będzie firma chciała aplikować. Określenie swojego statusu no to przy jakichś większych przedsiębiorstwach no jest to nieraz proces, który też trzeba przeprowadzić, jeśli chodzi o to, trzeba zlecić powiązania z innymi podmiotami, więc to jest też ważne, aby określić swój status. No, no nawet przy mniejszych podmiotach, tak? Czy przekraczamy te 9 osób, czy, czy nie przekraczamy, czy jesteśmy mikro, czy mali? No tutaj może mniej, ale bardziej, czy jesteśmy na przykład e, mali, czy średni, no bo to już też zmienia tutaj no, poziom dofinansowania zasadniczo. I może utrudnić później albo w, no, wprowadzić kogoś w błąd. Uporządkowanie dokumentacji, jeśli chodzi o PKD, no tutaj no, często trzeba też pisać się kodami PKD w swoje w, w działanie, czy na przykład w działanie internacjonalizacja, gdzie te kody mogą być wymienione. Wtedy no, trzeba sprawdzić, czy mamy tutaj w swojej działalności informacje aktualne i odpowiadające no, naszej działalności, którą prowadzimy weryfikacja sytuacji finansowej no to jest też bardzo ważna rzecz ponieważ i finansowanie inwestycji to są powiązane rzeczy ponieważ kryterium zdolność finansowa do realizacji projektu jest jakby kryterium no bardzo ważnym tutaj pełna Często jest wymagana pełna analiza finansowa z analizą przepływów, analiza wskaźnikowa, no i to wszystko musi się spinać. Z czego to będzie finansowane? Czy to będzie kredyt, czy to będzie jakaś pożyczka, czy, czy bieżąca działalność, jeżeli no, takie możliwości będą. To też jest do przeanalizowania. W firmie. No i tutaj przede wszystkim ciągle trzeba monitorować, być w kontakcie, czy z, czy z firmą, która się tym zajmuje. Jak również no tutaj wewnątrz zespołu swojego w firmie, tak samo taka burza mózgów pracowników zarządu jest bardzo wskazana, aby te pomysły kreować, co chcielibyśmy zrealizować i dokąd chcemy, dokąd chcemy dojść. Jeśli chodzi tutaj o taką no, analizę, to co wskazywałem Państwu, ten termin od 4 do 12 tygodni, no to jeżeli jest mapa drogowa, to jeszcze może się ten czas wydłużyć. No to w pierwszej kolejności to jest analiza projektu, następnie, jeżeli przeprowadzimy tą analizę, tutaj określenie musi być kosztów na podstawie. Na podstawie też szacowania wartości. To nie jest tak, że sobie coś piszemy, tylko trzeba takie zapytania wysłać do potencjalnych dostawców. To dopiero może być uwzględnione. Potem opracowanie harmonogramu jest następnie aplikowanie, czyli opracowanie niezbędnej całej dokumentacji. Nieraz wymagane są właśnie jakieś opinie o innowacyjności, dodatkowo, które trzeba uzyskać, jeśli chodzi o uczelnie i współpracę właśnie z jednostkami. To też często trwa. My też tutaj współpracujemy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, czy to z uczelniami wyższymi, które. Które pomagają tutaj w osiągnięciu tutaj sukcesu poprzez też wsparcie, jeśli chodzi o opracowanie czy no, przygotowanie jakiejś opinii o innowacyjności danego produktu. Często trzeba wykonać dodatkowo analizy finansowe, studia wykonalności i tego typu dokumenty. No jeżeli oczywiście jest ocena, no tam ocena przebiega około no, od 3 do 6 miesięcy. Następuje decyzja, tak? Znaczy, no, po, po pozytywnej decyzji jest podpisanie umowy z klientem. I to jest jakby zamknięcie tego pierwszego etapu. Kolejnym etapem to jest już rozliczenie całego projektu, który no trwa może, nie wiem, dwa lata plus okres trwałości, załóżmy trzy, czyli łącznie nawet ten okres może wynosić pięć lat. Jeśli chodzi o przypadku, w przypadku na przykład tego modułu wdrożenia, no to tam nawet cztery lata, jeśli chodzi o wyliczenie tego wskaźnika po realizacji będzie, więc no tutaj nawet ten jeszcze okres się wydłuża. Co gwarantuje sukces w aplikowaniu? No tutaj przede wszystkim sukces w aplikowaniu gwarantuje, Uzyskanie jak największej oceny punktowej, najlepiej 100%, co bardzo rzadko się zdarza. Więc jeżeli ktoś zapyta, czy mam szansę otrzymać, no to powiem na dzień dzisiejszy, że pewnie nie wiem, ponieważ my każdy projekt musi, analizujemy indywidualnie po rozmowie dopiero, po odpowiedzi na wiele, wiele pytań jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim poziomie tutaj możemy osiągnąć punktację z danym klientem, aby była szansa, szansa na otrzymanie dofinansowania, ponieważ dalej pozostają takie zmienne jak właśnie wielkość alokacji znamy, ale jakie wnioski zostaną złożone i ile tych wniosków zostanie złożonych, tego po prostu nigdy nie wiemy, ale wiadomo, że jeżeli no, firma załóżmy po wstępnej analizie uzyskuje nie wiem 30% punktacji, to, to jest to wynik bardzo słaby, a jeżeli uzyskuje między 80-90, no to już jest wynik, który może gwarantować, gwarantować sukces. No kryteria właśnie tutaj przykładowe tutaj zeszłych projektów, no, w tych się też powtarzają, konkursów, no to właśnie są projekty najlepiej promowane, które przewidują wdrożenie rezultatów prac B plus lub już takie rezultaty mają. Innowacyjność projektu tutaj też jest bardzo ważna. Teraz w projektach mamy innowacyjność minimum, jeśli chodzi o regionalne programy operacyjne, na przykład województwa, to są minimum skala regionu, ale to na przykład daje nam zero punktów, tak, a dopiero skala kraju, świata, do trzech lat lub świata niestosowana, to są punktacja dużo, dużo wyższa. Ochrona własności intelektualnej, wprowadzenie ekoinnowacji, no nowe miejsca pracy też to niby robotyzacja, automatyzacja, a te stanowiska nieraz mamy w kryteriach też promowane. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych, no, nieraz jest obniżenie poziomu dofinansowania, ale to teraz nie wiem, czy to zobaczymy, jak będzie z pomocy publicznej. Raczej takich kryteriów nie będzie. Przynależność też jest bardzo ważna, jeżeli Państwo w przyszłości kiedyś by chcieli startować, to też będzie mógł, mogło być brane pod uwagę, że na przykład firma przynależy do klastra na krajowego, na przykład powyżej 6 miesięcy, tak? bo potem, jak już jest aplikowanie, to pisanie nic nie daje, ponieważ jest ten okres, w którym wymagany, w którym firma przynależeć ma do, do klastra. Status, to no tutaj też wiadomo, może mieć, czy jest mikro, mały, średni, posiadanie mapy, drog, mapy drogowej cyfryzacji, to już też Państwo opowiadałem, że to jest ważny element, no i dodatkowe efekty projektu też często właśnie poprawa BHP, wpisywanie się w regionalne inteligentne specjalizacje, w krajowe inteligentne specjalizacje, ekoinnowacje, to jest to wszystko, co wpływa na sukces. Jeśli chodzi o to gdzie można sfinansować, no to już też Państwu mówiłem, że będzie przede wszystkim badania, rozwój i innowacje, komercjalizację projektów, infrastrukturę BR, maszyny urządzenia jako inwestycje w środki trwałe, budowa, rozbudowa firmy też jest oczywiście w kredycie, na przykład technologicznym czy w wsparcie dopuszczona, cyfryzacja, automatyzacja, internacjonalizacja i gospodarka obiegu zamkniętego. To są przede wszystkim te koszty które będą do sfinansowania. Jeśli chodzi o poszukiwanie informacji, to polecam tutaj strony regionalnych programów operacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank BGK, tutaj jeśli chodzi o kredyty technologiczne. No i internet, to wszystko w internecie oczywiście, przede wszystkim na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowo zachęcam też do konsultacji, no po prostu ze specjalistami, bo ilość tej dokumentacji tej dokumentacji, która jest do przejrzenia, no jest bardzo, bardzo, bardzo duża i no nastręczyłaby sporo czasu, jeżeli ktoś by sam się chciał przegrzebać przez, przez te wszystkie tematy. My, jako dodatkowo, jeszcze jeśli chodzi o optymalizację tutaj i w odniesieniu też do dotacji, można powiedzieć, wsparcie jakie udzielamy, no to też często rekomendujemy tutaj współpracować, wprowadzamy firmę do, tej, do polskiej strefy inwestycji. To jest też forma pomocy publicznej czyli uzyskania zwolnienia ewentualnie z podatku CIT-PIT do wysokości też załóżmy 70% w zależności od wysokości ponoszonych nakładów przedsiębiorstwo w związku z realizacją jakiejś nowej inwestycji. Tutaj też dodam, że bo często firmy nie wiedzą, że tutaj zmiana nastąpiła od 2018 roku. Cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną i każda inwestycja może podlegać takiemu zwolnieniu po spełnieniu Kryteriów jakościowych i ilościowych. Więc każda taka inwestycja, jeżeli nie wpisywałaby się na przykład w możliwości pozyskania dotacji z uwagi na, no, na niespełnienie jakichś kryteriów, to może można pomyśleć o uzyskaniu decyzji o wsparciu i przeanalizowaniu takiego projektu. I tutaj jak najbardziej z Mielec czy w Mieleckiej strefie, czy, czy w Katowickiej tutaj, czy, czy w Świętokrzyskiej. Nie ma to znaczenia. Taką taką też analizę warto przeprowadzić pod swoim kątem. Jeśli chodzi jeszcze o odpowiedzi na te pytania, to już sobie tutaj czytam, bo tu chodziło o wielkość, jak może być maksymalna wielkość projektu w tym naborze. Tutaj, no jeśli chodzi o smart i, i, i tą ścieżkę, bo rozumiem, że to od tego wartość pojedynczego projektu, to tutaj mogą być projekty no, na wiele milionów euro. Tutaj nie ma ograniczenia. Jedynym ograniczeniem w przypadku dużych przedsiębiorstw jest minimalna kwota, jeśli chodzi o e, moduł B +R, bo on jest obligatoryjny dla dużych i wynosi ona 1 milion złotych. Więc tutaj nie ma jakby jakby określonej górnej granicy e, wartości. Tutaj no, projekty powyżej 50 milionów euro muszą być e, Konsultowane z Komisją Europejską. Natomiast tutaj takiego ograniczenia, jeśli chodzi o ścieżkę SMART, nie ma. Kredyt technologiczny też może być tutaj na, na, na wysokich poziomach, jeśli chodzi o całą wartość, wartość projektu. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę również pisać. Ja z chęcią odpowiem. Tutaj do mnie są też dane, można przesłać ewentualnie pytanie, na które też na pewno odpowiem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do, do rozmowy, kontaktów. I dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu. Dziękuję Panie Pawle i dziękuję Państwu za udział. Tu ktoś jeszcze coś pisze? Jeśli nie ma jednak. Ktoś dziękuję jeśli Państwu. Ma, w takim razie dziękujemy. Zapraszam również do kontaktu z nami i do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach. Dziękuję Państwu. Jeszcze Pani Marta pisze coś? Dobrze. Tutaj może dodam też, że jak ktoś będzie zainteresowany prezentacją, tak, to tutaj z Izby Pani może też nie, dostarczyć ewentualnie. Nie? Ja, ja prześlę no. wszystkim uczestnikom prezentację z dzisiejszego webinarium. Tak się omawiamy, tak. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Podziękowania widzę same, więc ja też bardzo dziękuję. Jak coś, to po prostu zapraszam do, do kontaktu poprzez Izbę czy tutaj bezpośrednio do mnie. Jestem do dyspozycji. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.